Witam Państwa. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o mojej najnowszej książce. Od razu dodam, że jest to 81. moja książka, ale mój stary profesor mawiał, że książki i dzieci należy robić samemu. Jest to książka o fascynującym mieście, mianowicie jest to historia Chicago. Tytuł książki: Chicago wczoraj i dziś. Jest to historia miasta, które ma stosunkowo krótką historię, bo liczy sobie 100 kilkadziesiąt lat, ale w ciągu tych 100 kilkudziesięciu lat Chicago wyrosło na wielką metropolię miejską w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat Chicago było drugim największym miastem amerykańskim po Nowym Jorku, ale na początku lat 80. straciło tą drugą pozycję na rzecz Los Angeles i obecnie Chicago jest trzecim największym miastem w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych. Historia tego miasta jest fascynująca. Zapewne Państwa zainteresuje, skąd się wzięła nazwa miasta Chicago. Otóż historycy twierdzą, są różne na ten temat legendy i fakty również, ale najbardziej prawdopodobne jest to, że nazwa miasta Chicago wzięła się od nazwy dzikiej cebuli, którą Indianie miejscowi nazywali Chicago. I miasto właściwie uzyskało status miasteczka dopiero w latach 1830. Od tego czasu miasto się bardzo szybko rozwijało, a w drugiej połowie lat XIX wieku, kiedy wraz z szybkim tempem rozwoju przemysłu amerykańskiego, miasto stało się centrum gospodarki amerykańskiej. Z czym się miasto kojarzy Polakom i nie tylko Polakom? No, kojarzy się przede wszystkim z rzeźniami, kojarzy się z największym w historii ludzkości pożarem wielkiego miasta, mianowicie w 1871 roku miasto właściwie spłonęło, całe miasto spłonęło i był to największy pożar w historii ludzkości wielkiego miasta, większy aniżeli pożar starożytnego Rzymu, Londynu, czy też pożar Moskwy. Miasto dziś odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce amerykańskiej. Powiem Państwu, że wkład Chicago w gospodarkę amerykańską to jest 4,5% produktu krajowego brutto. W Chicago działa ponad 200 tysięcy firm, proszę sobie wyobrazić. Oczywiście Chicago było kiedyś znane z rzeźni wielkich. Dziś te rzeźnie się wyprowadziły bardziej na zachód, tam gdzie hodowla jest. I oczywiście zmieniła się struktura gospodarki amerykańskiej. Miasto dziś słynie przede wszystkim ze znakomitych wielkich firm usługowych. Powiem Państwu, że na liście 500 największych firm amerykańskich 42 przedsiębiorstwa są to przedsiębiorstwa, które mają swoją główną kwaterę i swoją siedzibę w Chicago. Miasto słynie również z kultury, sławne są bluesy chicagowskie, jest to również centrum sportu amerykańskiego. Liczba mieszkańców Chicago w tej chwili wynosi 2 miliony 900 tysięcy mieszkańców, ale w wielkiej metropolii chicagowskiej mieszka około 10 milionów mieszkańców. Nam, Polakom, oczywiście Chicago kojarzy się przede wszystkim z Polonią. Nie wiemy dokładnie, kiedy pierwsi Polacy przybyli do Chicago. Legenda głosi, że pierwszym Polakiem, który osiedlił się w Chicago, był niejaki Napieralski. Ale jest to raczej legenda niż fakty, bo nie znalazłem jakichś dowodów, dokumentów, które by to potwierdzały. Faktem natomiast bezspornym jest, że pierwsza grupa Polaków byli to uchodźcy z powstania listopadowego, którzy osiedlili się w Chicago w 1834 roku. Dziś Polonia amerykańska liczy gdzieś około, chicagowska Polonia oczywiście, liczy około 200 tysięcy mieszkańców, 200 tysięcy
Polaków czy Amerykanów polskiego pochodzenia zamieszkuje w mieście Chicago, natomiast w wielkiej metropolii chicagowskiej, tej otaczającej miasto, jest ponad 800 tysięcy Polaków. Polacy w samym mieście stanowią 7,3% ogółu mieszkańców, natomiast w tej wielkiej metropolii chicagowskiej Polacy stanowią prawie 12%. Tu w Chicago znajdują się największe organizacje polonijne. Kongres Polonii Amerykańskiej, któremu przewodniczy Frank Spula. Tu znajduje się Związek Narodowy Polski. Tu znajduje się również Stowarzyszenie Rzymskokatolickie Polskie, Związek Polak, Związek Harcerzy Polskich, również Związek Weteranów. Polacy są bardzo dynamiczną ludnością w Chicago. Niestety, ze smutkiem muszę stwierdzić, że Polonia jest niedoreprezentowana w organach władzy chicagowskiej, a to się bierze między innymi stąd, że Polacy mniej angażują się w działalność partii politycznych, a drogą dojścia do władzy w Chicago i w ogóle w całych Stanach Zjednoczonych jest zaangażowanie się w partię republikańską lub w partię demokratyczną. Ale trzeba powiedzieć, że znaczenie skupiska polskiego rośnie w sensie ekonomicznym, również w sensie edukacyjnym. Przede wszystkim Polacy należą do bogatszej społeczności chicagowskiej. Wiele domów, i to bardzo wielkich domów, należy właśnie do Amerykanów polskiego pochodzenia. I na końcu chcę Państwu powiedzieć, że Chicago utrzymuje więzi z Polską. Warszawa jest najstarszym miastem partnerskim Chicago, mianowicie od 1960 roku i była pierwszym miastem, które nawiązało stosunki partnerskie z Chicago. Polacy się angażują również w sprawy współpracy gospodarczej z Polską, wspierają również, wspierali polskie inicjatywy rozmaite, na przykład członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, i w ogóle bardzo żywo reagują na wydarzenia w Polsce. I można powiedzieć, że kiedy Polak przyjedzie do Chicago, może, jeżeli jest głodny, może zjeść w polskiej restauracji pierogi, golonkę, czerninę, nawet może pójść do polskiej księgarni, może również zasięgnąć rady polskiego prawnika, bo są firmy prawnicze polonijne, a także jeżeli zachoruje, może pójść do polskiego dentysty, polskiego lekarza w Chicago. Także Chicago, jak rozmawiałem z wieloma burmistrzami tego miasta, zawsze witali mnie słowami: proszę pana, witamy pana w drugim po Warszawie największym mieście polskim. No, nie jest to może ścisłe, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców polskiego pochodzenia w Chicago, Chicago byłoby gdzieś piątym lub szóstym największym miastem polskim na świecie. Dziękuję Państwu za uwagę.